Od trzech lat jestem współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Mam honor pełnić tę funkcję i byłem przekonany, że jest to niełatwa funkcja, ale jak się okazuje, kolejne zadanie związane z opiniowaniem wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu też nie było łatwym zadaniem. I szanowni państwo. Od początku naszej komisji zależało na tym, aby jak najwięcej jednostek samorządu terytorialnego było objętych właśnie wsparciem w pierwszym naborze Funduszu Inwestycji Strategicznych. I dzisiaj bardzo się cieszę, że mam Państwu możliwość powiedzieć, że od Bogatyni po Sejny, od Świnoujścia po Ustrzyki Dolne, cała polska samorządowa, gminy, powiaty. 97% polskich samorządów będzie mogło skorzystać z konkretnych inwestycji w ramach programu Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Szanowni Państwo, jak Państwo pewnie wiedzą, 8 tysięcy wniosków wpłynęło od samorządów na łączną kwotę powyżej. 93 miliardów złotych. Dzięki decyzji pana premiera kwota, którą dysponował rząd, to była kwota 23 miliardów złotych, więc jasno trzeba było określić zasady, w ramach których gminy, powiaty, województwa mogły otrzymać te środki. Każda, każdy samorząd mógł złożyć trzy wnioski i w ramach tych wniosków, które zostały złożone, Obradowaliśmy, analizowaliśmy, spotkało, spotkaliśmy się kilkanaście razy, aby móc te pracę prowadzić nad wnioskami. Założyliśmy, że żeby mogły wszystkie samorządy, możliwie wszystkie otrzymać te środki, to trzeba założyć proporcjonalność, dlatego wartości zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządu. I tutaj warto o parę szczegółów, Szanowni Państwo, bo warto zawsze o tym właśnie mówić, że gminy do 20 tysięcy mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są gminami, stolicami powiatów, to są trochę większe inwestycje. Następnie powiaty, inwestycje od paru milionów złotych. Także do 18 milionów złotych. Dalej, miasta większe, to już są większe inwestycje, to są inwestycje kilkudziesięciomilionowe i te największe inwestycje to inwestycje o charakterze wojewódzkim. I szanowni Państwo, myślę, że jeżeli chodzi o miasta, o te duże inwestycje, to warto tutaj powiedzieć, że wszystkie miasta wojewódzkie otrzymały wsparcie z Polskiego Ładu. Dzięki środkom z Funduszu Inwestycji Strategicznych popłyną środki do Gdańska na ważną drogę, która prowadzi od obwodnicy S6 do obwodnicy Trójmiasta. Pierwszy etap tej drogi będzie mógł się rozpocząć dzięki środkom właśnie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. To także. Ważne inwestycje drogowe w wielu innych miastach, bo duże miasta w dużej mierze składały wnioski na ważne inwestycje infrastrukturalne, drogowe. To ponad 85 milionów na skomunikowanie terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, to ponad 114 milionów na modernizację wiaduktów drogowych w Warszawie, to 30 milionów na przebudowę dróg wokół Starówki w Toruniu, to ponad 56 milionów na realizację kolejnych etapów przebudowy ważnej ulicy dla szczecinian, ulicy Szafera. Ale to także inne inwestycje, takie jak budowa domu pomocy społecznej w Opolu czy budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Duże miasta, duże inwestycje. Ale z punktu widzenia dużych miast te mniejsze inwestycje być może nie są tak bardzo ważne, ale państwo, samorządowcy wiedzą, że w gminach do 20 tysięcy mieszkańców te z punktu widzenia kraju inwestycje paromilionowe są najważniejsze dla lokalnej społeczności. Dlatego bardzo się cieszę, że wiele inwestycji, tysiące, ponieważ w ramach tego funduszu zostanie łącznie ponad 4 tysiące inwestycji dofinansowanych. To są w dużej mierze inwestycje, w małych miastach, w małych miasteczkach, także w Polsce Powiatowej, w Polsce Gminnej. To są inwestycje drogowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne, inwestycje takie, które były najbardziej potrzebne i wyczekiwane od lat. Wczoraj czytałem na jednym z forów internetowych, że radni się zastanawiali. Od 1997 roku w Darłowie czekają na remont oczyszczalni ścieków. Dzięki tej. Temu programowi dzięki Polskiemu Ładowi 13 milionów popłynie do Darłowa i będzie remont oczyszczalni ścieków, tak wyczekiwany przez wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, to także te duże inwestycje, inwestycje wojewódzkie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że również ważne drogi o charakterze wojewódzkim warto powiedzieć, że środki z Polskiego Ładu będą we wszystkich, dotrą do wszystkich województw, także do wszystkich samorządów wojewódzkich, czyli każdy urząd marszałkowski w Polsce otrzyma środki z Polskiego Ładu. 16 urzędów marszałkowskich w Polsce otrzyma dofinansowanie na różnego rodzaju inwestycje, które były potrzebne. To blisko 70 milionów na modernizację dróg w Bieszczadach, ale z drugiej strony to także ponad 63 miliony złotych. Na przebudowę ważnej drogi wojewódzkiej w województwie pomorskim. Droga strategiczna, inwestycja związana z przekopem mierzei wiślanej. Pan marszałek województwa złożył wniosek na ponad 63 miliony złotych i dzięki polskiemu ładowi ta droga będzie zrobiona. To także szanowni państwo drogi w województwie zachodnio-pomorskim. 96 milionów na rozbudowę dróg wojewódzkich ze Stargardu do Świdwina czy drogi w y, miejscowościach Bielin-Golice Świdwin, ale to także 161 milionów dla Małopolski. 161 milionów to najwyższy wniosek, szanowni państwo, jaki był w ramach komisji przeprocedowany, pozytywnie zaopiniowany i dzięki temu w powiecie Tarnowskim wiele dróg wojewódzkich. Będzie mogło być wyremontowanych. Szanowni Państwo, Urzędy Marszałkowskie składały także wnioski nie tylko drogowe. Dzięki temu programowi będzie dokonana rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra-Mysłakowice czy zakup autobusów hybrydowych w województwie łódzkim. Za chwilę o inwestycjach dla. Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powie Pan Wojewoda, przedstawi te inwestycje, które będą tutaj realizowane. Wszystkie inwestycje są już, proszę Państwa, umieszczone na stronach urzędów wojewódzkich. Wojewodowie będą je dzisiaj przedstawiali, także łączna kwota ponad 23 miliardy została rozdysponowana na 4 tysiące inwestycji. I kończąc, Szanowni Państwo. My możemy się, bo taka jest istota demokracji, o wiele spraw spierać. W wielu sprawach mamy różne zdanie, ale jestem przekonany, że to, co dziś łączy nas wszystkich, to to, że potwierdzamy iż, i mamy takie przekonanie, że w relacjach rządu z samorządem, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, rozpoczyna się całkowicie nowy etap. Można powiedzieć te 23 miliardy to jest rozpoczyna się nowa cywilizacja, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o możliwości. I szanowni państwo, ta nowa cywilizacja, ten nowy etap, te nowe inwestycje to po prostu polski ład. Dziękuję bardzo.